Witajcie kochani po dość długiej przerwie. Mam dzisiaj do opowiedzenia o wielu książkach. Dzisiaj troszeczkę inny klimat, ponieważ w tle jest córka bawiąca się ciastoliną. I właśnie dlatego, że mamy taką świąteczną, feriową przerwę, troszeczkę te spotkania będą wyglądały inaczej. Poza tym, że będzie towarzyszyły koty i pies, to będzie też gdzieś tam w tle córka. Czasami będzie mi pomagała w opowiadaniu, ponieważ ona razem ze mną czyta większość tych książek, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj mamy dość spory stosik. Jedną z nich czytam, tę ostatnią. W końcu mam czas właśnie na to, żeby sięgnąć po takie grubsze książki i nie spieszyć się z tym, ponieważ wiem, że nie będę miała czasu na pisanie i daję sobie więcej czasu na czytanie, więc sięgam zdecydowanie po Tomiszcza. I będą to takie naukowe, popularno-naukowe. Lili, nie wyjadaj Oli. I dzisiaj mamy spotkanie z książkami bardzo różnorodnymi. Dwa tomy kryształowego Domu z kryształu Elżbiety Ceglarek. Jest to opowieść o kobiecie, która ma doświadczenia przemocy w domu, ale nie jest to przemoc tego typu, jak my przywykliśmy, że codziennie mąż ją bije. Jest to taka właśnie typowa przemoc, czyli powolne odbieranie kobiecie władzy. I tak to zwykle wygląda, że nie jest to od razu bicie, tylko zwykle psychologiczne zagrywki, pokazywanie, że ona jest mniej warta, że mniej zarabia, że to, co robi, jest bezsensowne i tak dalej. To są właśnie takie typowe zagrywki osób przemocowców. Oni zwykle argumentują, że no wiesz, te twoje, no co prawda skończyłaś studia, ale one są bezwartościowe. Jesteś może i fajną menedżerką, może i ładną kobietą, ale powinnaś jeszcze schudnąć i tak dalej. To są takie typowe zagrywki osób takich przemocowców. I dopiero po wielu latach tej przemocy psychicznej pojawia się często przemoc fizyczna. I ta przemoc fizyczna potrafi być na tyle dotkliwa, że wiele ofiar właśnie po takim incydencie ląduje w szpitalu. I ja właśnie pracując w wolontariacie we Wrocławiu, miałam do czynienia z takimi osobami i one zwykle właśnie opowiadały, że ta przemoc psychiczna trwała wiele lat, ekonomiczna, i dopiero i one przez to nie potrafiły odejść, bo były psychicznie uzależnione. I Elżbieta Ceglarek bardzo pięknie opowiada o tej narastającej przemocy, o tym manipulowaniu, o ciągłym kreowaniu wizerunku dobrego męża. Męża, który no, potrafi utrzymać rodzinę, który może i czasami sięga po ten alkohol, ale no, przecież nie jest takim pijakiem jak żule spod budki, bo potrafi utrzymać rodzinę, to jeszcze w dodatku z trójką dzieci, co nie jest łatwe. Człowiek kreujący wizerunek specjalisty w swojej dziedzinie i takiego człowieka, osoby niezastąpionej na swoim stanowisku. I co prawda jego żona pracuje jako pielęgniarka, ale jest to okupione kosztem jego, no pozwalam ci. I dopiero kiedy ona się orientuje, że ta przemoc jest dość solidna i mogłaby odejść, on znowu zmienia strategię, bo zmienia się o 360 stopni i zaczyna być dobrym mężem. Zaczyna dbać, zaczyna naskakiwać jej. No i w takich warunkach właśnie ofiary często głupieją. I właśnie tak jest tutaj w przypadku tej bohaterki, że ona po prostu czuje się zdezorientowana. Wie, że nie powinna do końca ufać mężowi, ale jednocześnie nie potrafi odejść. Elżbieta Ceglarek bardzo pięknie opisała taką, pięknie wykreowała postać ofiary, bo mamy tutaj też w drugim tomie kobietę, która już odeszła od męża, ale ona nadal tkwi w pewnych schematach i to powoduje, że ona nie potrafi nawiązać dobrych relacji z mężczyznami, ponieważ ciągle staje się taką posłuszną niewolnicą
I to prowadzi do tego, że za każdym razem jest manipulowana, a ona, ale też bliscy próbują nią manipulować, próbują układać jej życie, próbują dyktować, w jaki sposób ona ma sobie zaplanować i kogo wybrać do tego, żeby dalej żyć szczęśliwie. I czy w ogóle po takich przejściach jest możliwe szczęśliwe życie? Musicie się przekonać sami. Polecam Dom z kryształu i Biznesowa miłość. Dwa tomy opowieści o Dagmarze, pielęgniarce. Polecam. Justyna Balcewicz, Na tropie złodzieja psów. Piękna opowieść o tym, w jaki sposób działają pewnego rodzaju uprzedzenia. Mamy tutaj chłopca, który jest w pewien sposób inny od swoich rówieśników, bo jest nie dość, że drobny, to jeszcze jest inteligentny i posiada niesamowicie dużo wiedzy. I to powoduje, że ten chłopak w szkole jest postrzegany jako gamoń i wyśmiewany przez łobuzów. I dla kontrastu ma on wielkiego psa, mastifa angielskiego, czyli olbrzyma, ponad 120-kilogramowego, i przeprowadza się na prowincję razem z mamą w wakacje. Początkowo ich życie wygląda bardzo spokojnie. Chłopak większość czasu spędza sobie z psem na podwórzu, na spacerach. Kłopoty zaczynają się dopiero, kiedy chłopak idzie do szkoły. Nie dość, że zaczyna się przemoc wobec niego, to pewnego dnia jeszcze ginie pies. I jak na złość, nikt nie chce mu pomóc, nikt z dorosłych, żaden policjant, żadne służby. Wszyscy traktują zaginięcie psa jako coś mało znaczącego. Ta afera związana z psami sprawia, że Cornel, 11-letni Cornel, bliżej poznaje koleżankę z klasy i poznaje też dziewczynę, która pracuje w weterynarii. Też ma 11 lat, ale jest na edukacji domowej i dzięki temu może rozwijać swoje umiejętności różnorodne. I dzieciaki wpadają na trop spisku. Jakiegoś takiego przekrętu związanego z kradzieżami psów. Okazuje się, że w okolicy giną tylko rasowe psy i dziwnym trafem są później sprzedawane. Kto to robi, w jaki sposób, czy dzieciakom uda się odzyskać psa? Przekonajcie się sami. Zdecydowanie polecam. Świetna książka dla dzieci i młodzieży. Mojej córce bardzo się podobała, zwłaszcza, że też ma takiego swojego ulubionego pieska. Co prawda nasz jest przeszkolonym kundlem, więc jako, że nierasowy, to nie ma aż takiej wartości. Jacek Melchior. Nieludzko piękna jesień. Piękna opowieść. Już Wam o tej książce opowiadałam. Piękna opowieść, takiej pewnego rodzaju sztafeta opowieści, ponieważ każdy z bohaterów wydaje się podawać ułamek swojego życia. Spotykają się w różnych momentach swojego życia i dzięki temu my wchodzimy w ich kolejne losy, widzimy, jak ludzie wzajemnie na siebie oddziałują, jak pięknie potrafimy być elastyczni, plastyczni i jednocześnie niesamowicie wywierać na siebie wzajemnie wpływ. Zdecydowanie polecam. Ciekawa książka, bardzo różnorodne osobowości, o osobach, które są takie same, a jednocześnie inne, bo w różnym wieku i łączą je no, co prawda inne cechy, ale dużo mają wspólnego. Pięknie mamy tu przedstawioną młodą dziewczynę, która poszukuje sensu życia. Mamy tutaj staruszkę, która jest wypluwana z rynku pracy. Mamy mężczyznę, który odetchnął po śmierci matki. Mamy ojca rodziny, który
ciągle musi odgrywać rolę zupełnie innego człowieka niż nim jest. Zdecydowanie polecam Melchior, Jacek Melchior, Nieludzko piękna jesień, książka wydana przez wydawnictwo Sekwoja. Kolejna książka to powieść Alana Sasinowskiego, Wysokie chmury. Jest to opowieść o mężczyźnie, który dowiaduje się, że jego była dziewczyna, była narzeczona, popełniła samobójstwo. I on ma pewnego rodzaju wyrzuty sumienia, ponieważ gdzieś tam w przeszłości kiedyś zerwał z nią. I cała opowieść toczy się wokół wyjaśniania tego, jak doszło do tego, że ona popełniła to samobójstwo, ponieważ wszyscy dookoła uważają, jej przyjaciółka, z którą dość długo nie miała kontaktu, z którą miała bardzo mizerny kontakt, uważa, że to nie jest możliwe, żeby bohaterka popełniła samobójstwo. Tak samo jej były chłopak jest zdania, że coś musiało się zadziać, takiego, co doprowadziło do samobójstwa, i podejrzewają jej byłego, jej męża, który o dziwo jest w bardzo dobrej formie. Do tego dochodzi jakiś wątek dziennikarza prześladującego różne osoby, dochodzi wątek różnorodnych znajomych z dawnej paczki licealnej i studenckiej. Jak opowieść się skończy, przekonajcie się sami. Moim zdaniem jest to piękna historia o tym, jak my kreujemy pewne zdarzenia i jak wypaczamy sobie realia. Była kiedyś taka książka, nie pamiętam autora, Wszyscy kłamią. To właśnie opowieść Alana Sasinowskiego jest tutaj taką opowieścią, takim przedstawieniem tej teorii, że wszyscy kłamią, że my jesteśmy przekonani o własnych, głoszonych przez nas prawdach. Świetna rzecz, zdecydowanie polecam. Niewinność to zbiór bardzo różnorodnych opowiadań. Są tutaj opowieści zarówno kreowanie przyszłości jako takiej, gdzie żyją cyborgi, gdzie my jesteśmy jakimiś takimi istotami próbującymi nadal rządzić światem, ale już troszeczkę coraz gorzej nam to wychodzi. Zastanawiam się, co wam powiedzieć, żeby wam za dużo te fabuły nie zdradzić. Zdecydowanie mamy tu dużo androidów, cyborgów, kreowanie przyszłości, tego, jak my ludzie potrafimy siebie oszukiwać wzajemnie, jak potrafimy też dyskryminować ze względu na różne cechy. Niedługo o tej książce napiszę piękny zbiór opowiadań o różnorodnych typach ludzi i różnorodnych możliwych przyszłościach. Jak zrozumieć chrupaka i wejść do świata tych, którzy myślą inaczej? Elżbieta Jotko-Kula. Książka wydana przez wydawnictwo Skrzat. Jestem bardzo zaskoczona tą książką, ponieważ jest to bardzo piękny obraz dziecka z autyzmem. Chłopiec tutaj boi się różnorodnych rzeczy, a jednocześnie w pewien sposób naraża siebie na różnorodne niebezpieczeństwa. Mamy tu piękne opowieści wchodzenia w relacje z innymi ludźmi, a jednocześnie unikania tych relacji. Rodzina chłopca, bo chłopiec nie ma imienia, tylko jest nazywany chłopcem, rodzina chłopca pięknie pokazuje różne aspekty życia, różne wartości, wprowadza w świat osób, które wyglądają inaczej, uświadamiają go, że też zachowując się w pewien sposób, on jest podobny do tych, których się boi, że można być przywiązanym do jakichś przedmiotów,
Ale tak naprawdę przedmioty nie są najważniejsze, bo najważniejsze są relacje z ludźmi. Mamy piękne opowiadanie o współpracy. Mamy świetną opowieść o tym, że czasami trzeba po prostu kilka razy coś sprawdzić, nim to wykorzystamy. Mamy świetną historię o tym, jak kłótnia potrafi niszczyć wszystko, co stworzyliśmy do tej pory. Zdecydowanie polecam, bardzo piękna opowieść. I teraz Jared Diamond, Strzelby Zarazki i Stal. Jared Diamond jest znany z Trzeciego Szympansa. O Trzecim Szympansie Wam nie opowiadałam, ale chyba pisałam na blogu. A jeśli nie pisałam, to na pewno kiedyś napiszę, bo jest to jedna z tych książek, które lubię i do których czasami wracam. Strzelby Zarazki i Stal to pewnego rodzaju uzupełnienie. Mamy tutaj książkę pokazującą nam opowieść o tym, w jaki sposób pewne cywilizacje miały większe szanse na zawładnięcie światem, opanowanie różnych innych cywilizacji. Widzimy tutaj, w jaki sposób kultury ewoluowały, jak czynniki klimatyczne oraz zagęszczenie ludności wpływało na to, że ludzie byli w stanie przejmować sporą część władzy nad innymi. Mamy tutaj świetnie pokazane, świetnie opisane badania, sposób datowania, co dla mnie też było ciekawe, ponieważ dowiedziałam się ciekawych rzeczy na temat tego, jakie ilości można przedmiotów datować, dowiedziałam się, że jeśli mamy bardzo niewielką ilość materiału, który przetrwał, to nie możemy po prostu datować tymi starymi metodami. Teraz już nowsze, o tym wszystkim oczywiście w książce. Mamy też zupełnie inne spojrzenie na podbój Ameryki. Mamy tutaj spojrzenie człowieka, który jest ma w sobie dużą empatię i pokazuje, jak my, Europejczycy, byliśmy troszeczkę przebiegli i w imię Boga potrafiliśmy uczynić bardzo dużo złego. Jak plemiona pierwotne ginęły tylko dlatego, że nie nabyły tej odporności na choroby, wiele chorób, które my, Europejczycy, przez wiele lat, wiele wieków, wiele tysiącleci nabywaliśmy przez udomawianie zwierząt i przechorowanie pewnych chorób, przez wymyślenie kolejnych lekarstw i tak dalej. Świetna opowieść o tym, jak rozkłada się, jak rozkładają się proporcje władzy. Jestem tak dopiero na początku, ale ja już wcześniej czytałam tę książeczkę w wersji angielskiej i muszę powiedzieć, że tłumaczenie jest świetne. Polecam. Jeśli ktoś nie zna angielskiego, to zdecydowanie polecam polskie tłumaczenie. No i dzisiaj też, jak widzicie, mamy Olę w tle. Pewnie przy najbliższym spotkaniu opowiem Wam o Oli obrazach, o tym, jak się pracuje z dzieckiem z autyzmem, tym bardziej, że mamy do dyspozycji teraz Olkę i Olka nam da bardzo dużo pomoże. Nieprawdaż, Olka? Tak? Pomożesz nam? To świetnie! No to do zobaczenia. Miłego dnia.